Moskwa to nie tylko najbardziej znane miejsca, jak Plac Czerwony, Kreml czy Sobór Wasyla Błogosławionego. To miasto wielu skrajności. Bogactwo miesza się z biedą. Żeby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić przedmieścia. 11 km od centrum miasta znajduje się Rublowka, czyli skupisko rezydencji milionerów. To jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc, nie tylko Moskwy, ale i całej Rosji. Kiedyś wypoczywał tam m.in. Józef Stalin czy Borys Jelcyn. Na trasie do Rublowki reklamy drogich marek krzyczą do nas z przydrożnych billboardów. Droga do jednej z najuboższych dzielnic, Mityszczy, wygląda nieco inaczej. To miejsce znane głównie z fabryki wagonów metra. To tam powstały wagony, które możemy jeszcze zobaczyć w warszawskim metrze. 25 km od centrum Moskwy handel kwitnie już na schodach, które wyprowadzają nas z peronu kolejowego. W Rublowce centrum handlowe wygląda jak luksusowe osiedle mieszkalne. Znajdziemy tam sklepy najsławniejszych projektantów i salony z najdroższymi samochodami. Luksusowe centrum handlowe ma kilometr długości. Najbardziej znane i prestiżowe wioski tego miejsca to Barwicha i Żukowka. Tam nie mieszka się w domach, tylko w twierdzach. Zresztą zobaczcie sami. Normalnym obrazkiem są kilkumetrowe płoty, przez które nic nie widać, czy monitorowane ulice. Osiedla są strzeżone, przypadkowy przechodzień nie może wejść na ich teren. Nie można nawet zrobić zdjęć zza ogrodzenia, o czym sami się przekonaliśmy. Można, można. Сюда. Здесь вы не пройдете. Что тут есть? А? Ну это частная территория поселок. W Mityszczy komfort życia stoi na dużo niższym poziomie. Jest szaro i przygnębiająco. Dookoła ogromne blokowiska. W niektórych blokach brakuje okien, które często zastępują kartony. Mieszkańcy Mityszczy starają się urozmaicić sobie ten krajobraz, malując opony na różne kolory, czy przyozdabiając podwórka zabawkami. W Rublowce wysokie płoty zasłaniają ogromne posiadłości i fenomenalne wille. Oba miejsca różni w zasadzie wszystko. Od atrakcyjności domów, przez ubiór ludzi, po marki samochodów i ogólny krajobraz. W Rublowce już na zwykłym spacerze można poczuć się wyjątkowo. W Mityszczy smutno wyglądają nawet obrazki, kojarzące się na ogół z wesołymi chwilami z dzieciństwa.